No, coraz bardziej mi się podoba. Będziemy go odkrywać razem w takim razie. Ciąg dalszy. O! Kończył. Najmniej. Ja tutaj przez liście ładnie. O, jak to wszystko niszczeje, chociaż te budynki mają grubo ponad 100 lat, to widać po nich element przemijania. Tak, tam poszedł starszy pan też, tak sobie przysiada co 200 metrów, ale jednak wychodzi na zewnątrz, ale jednak spaceruje w tych przepięknych jesiennych klimatach. No właśnie, mówimy o przemijaniu, mówimy o jesiennych klimatach, a przed nami samochód, który, jak się okazuje, nie przeminął. Słuchajcie, mamy jeszcze takie relikty w motoryzacji, które sprawiają, że bardzo chętnie zaczynamy wspominać. Ja bardzo rzewnie i chętnie wspominam moją przygodę z różnymi samochodami marki Jaguar. Bo oto właśnie jest. Jaguar, którego dzisiaj tutaj na świecie nie powinno być. To jest Jaguar, który powinien już dawno przeminąć, tak jak te powybijane okna, tak jak te opadłe liście i tak jak siła i moc tego starszego pana, który co 200 metrów musi przysiadać, żeby w ogóle dokądkolwiek się udać. Tak, tak, wydaje się, że to historia smutna, ale z drugiej strony jestem w stanie ją dzisiaj dla was przemienić w historię bardzo wesołą, bo oto przed nami przeklasyczne kombi w dieslu. Co to oznacza? To oznacza Jaguara XF w wersji Sport Break. Samochód w nadwoziu kombi, samochód z silnikiem wysokoprężnym, z pięknie klekoczącym czterocylindrowym turbodieslem. Auto, którego ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem na ulicy. A już je dla was testuję. To jest coś nieprawdopodobnego. Auto, którego nie ma, którego właściwie nikt nie widział. Jak przejrzałem internet i chciałem wyszukać jakiekolwiek informacje na temat tego samochodu, to praktycznie poza kilkoma brytyjskimi artykułami nic nie ma. No i to jest piękne. Auto, które kiedyś byłoby kanonem, które kiedyś byłoby wyznacznikiem, jeszcze 10, 12, 15 lat temu w zakupie kontrolowanym ludzie kupowali co? Kombi w dieslu. Za 15 tysięcy, za 100 tysięcy, za 180 tysięcy, za 200 i za 300 tysięcy. W każdym segmencie można było znaleźć jakieś kombi w dieslu. Albo bardzo malutkie, albo bardzo duże, wypasione i bardzo drogie. No i teraz przychodzi ten piękny Brytol. W kolorze British Racing Green. I mówi, ja będę konkurował. Ale z kim będziesz, wasz mościu, konkurował? A owszem, będę konkurował z BMW 5, z Audi A6, z Mercedesem klasy E, z Volvo V90 i z kilkoma innymi tuzami kiedyś rynku, a dzisiaj segmentem odrobinkę niestety wymierającym. Co jeszcze mówi do nas ten Jaguar? Ja będę miał tutaj mikrohybrydę, ja będę miał tutaj napęd na cztery koła i ja dam wam mnóstwo luksusu do podróżowania w trasy. Jaguar mówi dalej. Jaguar mówi, ja wiem, że was teraz namawiają. Że was namawiają, że jazda samochodem elektrycznym w trasie to jest przyjemność, że buzi dać. A Jaguar mówi, gówno prawda. No, ja wam powiem, czyli Jaguar mówi, że jazda turbodieslem nowoczesnym w trasie to jest dopiero niezależność, to jest dopiero długi dystans przejeżdżany na jednym zbiorniku, to jest dopiero komfort podróżowania, to jest ekonomika jazdy, bo jeżeli w takim samochodzie znakomicie wyposażonym jesteśmy w stanie spalać poniżej 7 litrów na setkę, średnio 7-8, ale w trasie można zejść nawet do 6, jak ktoś się uprze, to przejeżdżamy ponad tysiaka na zbiorniku. I co nam wtedy mówi do tego Jaguara taka Tesla? Staje naprzeciwko i mówi, ale ja ci dam tutaj darmowe ładowanie i tego. On mówi, stary, weź spadaj. Ty se taką Teslą jeździ po mieście, ty się snuj tutaj wokół komina. Natomiast to jest symbol motoryzacyjnej niezależności. Stary, dobry, można powiedzieć, chociaż to jest diesel rozwinięty teraz przez koncern Jaguar Land Rover, to jest ich autorska produkcja, ale można o nim śmiało powiedzieć, stary, dobry, unowocześniony diesel, który jest czysty, który wyziewa z siebie bardzo niewiele toksycznych substancji, który przede wszystkim jest ekonomiczny. No dobrze, startujemy na bardzo nierównych nawierzchniach. Tutaj okolice Drewnicy, dawne budynki szpitala psychiatrycznego. Miejsce cokolwiek mroczne, tajemnicze, ale i fascynujące zarazem. Tak trochę jak ten samochód. Z jednej strony nikt go nie zna, z drugiej strony jest z nami od 2017 roku, czyli w sumie kupę czasu. Mówię o XF-ie, bo wersja kombi pojawiła się dosłownie 2 lata później. To jest najnowsza wersja po liftingu, ale jest to samochód tak niepopularny, że aż właśnie fascynujący. Aż się chce
bliżej go poznać i zagłębić w jego tajniki. Co on daje innego? Co on daje lepszego? Co on daje więcej niż te samochody, które widzimy na ulicach na co dzień i od święta w liczbie masowej? No właśnie, przekonajmy się. Na razie jest totalnie cicho w tym samochodzie. Jak tylko wrzuciłem drive i nacisnąłem pedał akceleratora, natychmiast się zrobiło cicho w tym samochodzie, czyli klekot diesla pojawia się, ale głównie na biegu jałowym. Już jak jadę, to nie czuję, czy to jest benzyna, czy diesel. Nie ma wibracji, nie ma hałasu, jest dostojnie i elegancko. Do kogo jest skierowany ten samochód? No i tu znowu sam muszę wysnuć wnioski i przypuszczenia, gdyż prawdopodobnie nikt go jeszcze w Polsce nie kupił, no bo jestem jednym z pierwszych, którzy w ogóle go mają. On jest jeszcze nie dość, że zielony, to jeszcze ciepły. Wydaje mi się, że ten, kto nie chce ustawić kolejnej BMW piątki na parkingu na osiedlu strzeżonym, segmentowym obok sąsiada, będzie miał Audi, Mercedes, BMW, 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 Audi, Mercedes, a on powie, dobra, a ja zrobię inaczej. Nie muszę wydawać jakiejś kosmicznej kasy na przykład na ukombioną Panamerę, no bo to już tam pod bańkę podchodzi, tylko wydam, i teraz uwaga, za maksymalnie wyposażoną wersję tutaj, tak jak ta, Jaguar wieszuje sobie 365 tysięcy. Dużo? Oczywiście, że dużo, ale w porównaniu z takim samym wyspecyfikowaniem tych gigantów pod tytułem Audi, Mercedes, BMW wychodzi tyle samo albo może nawet troszkę mniej. Jestem otoczony tutaj wszystkim dookoła, czyli już pod prawym łokciem mam podłokietnik, pod lewym łokciem też mam drugi podłokietnik. Rozbudowana ta konsola centralna sprawia, że i kolano moje opiera się o nią przez cały czas. Nie wiem, czy ciutkę nie za ciasno tutaj z pozycji kierowcy w tym samochodzie, ale z drugiej strony no to auto troszkę tak jak BMW bazuje na tym, żeby kierowca czuł się taki dopieszczony, otoczony tymi wszystkimi zabudowaniami, żeby był odseparowany od fotela pasażera, że tylko kierownicy, zegary i to, co przed nosem się liczy, a reszta to fraszka. No i jak wehikuł czasu teraz nagle. Ta-dam, owinięta srebrem turbina. Pięknie wyglądający, wysoko umieszczony turbodiesel. Po prostu, z bezpośrednim wtryskiem oczywiście. Seria tych silników nazywa się według Jaguara Ingenium. Ingenium się nazywa seria tych nowoczesnych turbodiesli rodem z Jaguara i muszę Wam powiedzieć, że przy tych wszystkich zatrważających informacjach globalnych wychodzących z koncernów motoryzacyjnych, że nie będziemy tworzyć nowych silników spalinowych, że nie będziemy rozwijać silników spalinowych, że spalinowa motoryzacja już jest passé, to jeżeli Brytyjczycy powiedzieli, a my będziemy, bo jesteśmy odważni, bo jesteśmy inni, bo jesteśmy jednostkowi, to wydaje mi się, że ktoś na tym wygra. Kto? Prawdopodobnie będą to Brytyjczycy, bo jeżeli nie będę mógł kupić sobie za kilka lat niemieckiego czy japońskiego samochodu z takim silnikiem, to polecę w przedbiegach do salonu brytyjskiej marki i sobie takie auto kupię, jeżeli oczywiście bym miał takie potrzeby. Ale są ludzie, też trafiają czasami do mnie do zakupu kontrolowanego, którzy mówią, panie Adamie, ja jeżdżę 60-80 tysięcy rocznie. Ja ze swojego samochodu praktycznie nie wysiadam, bo jestem biznesmenem, prywatnym przedsiębiorcą, menadżerem wyższego szczebla i naprawdę muszę zaiwaniać po Polsce w tej z powrotem dookoła, bo jestem regionalnym menadżerem Polski Północnej od Warszawy w górę albo Polski Południowej od Warszawy w dół. I co mu polecić takiemu chłopu, jak on mówi, panie Adamie, pomóż pan. Nie chcę wydawać pół bani, bo nie mam albo nie chcę. I takie 360 tysięcy w tym momencie, eksploatowane intensywnie przez 4-5-6 lat, może okazać się, że wcale za wiele na wartości nie straci, a da mnóstwo przyjemności i mnóstwo oryginalności, szczególnie w połykaniu tych kilometrów w długich trasach. No ten silnik pięknie brzmi, ja go odpalę tak na szybko, co? Bo tego naprawdę dawno nie słyszeliśmy. Ja wiem, że mój kierownik produkcji zachwyca się dieslami z lat 80. i chwała mu za to. O! Ale ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz stałem przy takim klekocie. Posłuchajcie, o, to się trzęsie, tu wibruje. No, i niech tak to sobie trwa. I komu to przeszkadza, że takie coś sobie działa w samochodach? Tych nowych i tych pięknych. Komu to przeszkadza? Kto to neguje? Kto jest... Stać i zachwycać się dieslem dwulitrowym, to już trzeba mieć naprawdę niepoukładane w głowie za dobrze, ale można, bo ja nienawidzę, jak mi ktoś coś zabiera.
i teraz przemieszczam się wielkomiejsko. Ja wiem, że diesel dzisiaj w wielkim mieście no nie jest samochodem popularnym i pożądanym. Wszyscy wolą kupować proste benzyny. Z drugiej strony te proste benzyny już też nie są takimi prostymi benzynami, bo tak jak w dieslu mamy DPF, tak samo w silnikach benzynowych mamy GPF, czyli te wszystkie filtry cząstek stałych, które eliminują oczywiście substancje toksyczne, ale ciut więcej wymagają od użytkownika. Kiedyś to diesla trzeba było przedmuchać w dłuższej trasie na wyższych obrotach raz na jakiś czas. Dzisiaj tę samą czynność powinniśmy wykonywać z samochodami benzynowymi, bo GPF-y też potrafią się przedwcześnie zatkać. A to wszystko trzeba po prostu wiedzieć. No i teraz zobaczcie, czy ten samochód może się podobać? No jak najbardziej może się podobać. Chociaż jest to sylwetka kombi, to wyraźnie widać tutaj obłości Jaguara. Widać przetłoczenie pokrywy silnika a la Jaguar. Stary XJ też był taki poprzecinany tymi różnymi garbami, wałami. Czarne oznaczenia, czarne emblematy i czarne koła jeszcze dodają takiej muskulatury, ale też takiej tajemniczości temu autu. I znowu, niby zwykłe kombi, ale jak to u Brytoli, można się każdym detalem pozachwycać. No my mamy wersję najlepiej wyposażoną jak się da i sobie wyobrażam, za te czarne ramki, za te ciemne szyby, za to wszystko. U Niemca za to wszystko trzeba słono zapłacić. A tutaj u Brytola oczywiście jest tutaj lista wyposażenia dodatkowego, typu dodatkowe gniazda USB, czy szklany dach, czy podsufitka w innym kolorze. Okej, za to trzeba dopłacić, ale pewne elementy są tutaj już standardowe i w tym segmencie, jak się okazuje, to się liczy bardzo, bo kupić sobie ubogie kombi segmentu E, no to jest trochę strzał w kolano, bo nikt potem nie chce takim samochodem jeździć, jak ma same zaślepki. Jak już się człowiek zasadza na takie auto i będzie w nim spędzał dużo czasu, to proponuję to wyposażenie sobie maksymalnie ubogacić. Zobaczcie. Powoli się wysuwa koło do zmiany trybów pracy tego samochodu. Cks, jak guzik w Ikarusie kiedyś. No, mogę jechać w trybie zimowym albo lodowym, ogólnie takim śnieżnym. Mogę jechać w trybie eko, wtedy kiedy rzeczywiście chcę troszkę tego paliwa jeszcze oszczędzić, żeby jeszcze ten zasięg zwiększyć. W trybie komfortowym, czyli tryb do jazdy na co dzień, albo w trybie dynamicznym. No i spróbuję, jako że Hyundai i20N przede mną pręży muskuły. Ciekawe, czy skręci w prawo i się ścigniemy, czy pojedzie prosto. No niestety pojechał prosto, bye bye. Ale ja zostaję w trybie dynamicznym i spróbuję tak z elastyczności pójść z płuca. Dobry dół, słaba góra. To od razu trzeba powiedzieć, jak to w dieslu. Pięknie się pcha od samego dołu, im wyższe obroty, tym krzywa momentu obrotowego spada i samochód przestaje porywać osiągami, bo ten samochód w ogóle nie porywa osiągami. On ma od 0 do setki 7,9 sekundy, czyli prawie 8 sekund. Jest wolniejszy od Mercedesa klasy E, czy Audi A6, czy BMW serii 5, nawet z tymi słabszymi dieslami. Tam myślę zupełnie spokojnie sekundkę z tych osiągów można byłoby urwać, ale z drugiej strony, czy mi na pewno o to chodzi? Czy mi nie chodzi o to, żeby tym samochodem elastycznie i w bardzo taki, o, efektywny sposób na niskich obrotach do 2500, 2700, 3000 wystarczy. Naprawdę, wyżej nie ma co kręcić, skala obrotomierza kończy się tu na 4000, czyli wyżej w ogóle go nie ma sensu kręcić, ale wydaje mi się, że dodawanie gazu takie umiarkowane lepiej działa w tym samochodzie niż wciskanie pedału do oporu. No a tutaj z tyłu, no przecież to jest petarda po prostu. Nie dość, że się sylwetka obniża, segmentacja następuje, to jeszcze mamy 565 litrów przestrzeni bagażowej. Chciałem powiedzieć za kompletną darmochę, no ale nie za darmochę, tylko za... O, idą. O, na p***a przez listki, no. Dobre, no. Ale wykadrował tutaj przez gałęzie. 565 litrów przestrzeni bagażowej przy... pięciorgu osób podróżujących w tym samochodzie. Jeżeli chcemy go szybko przerobić na karawan, kładziemy pokrywę i grubo ponad 1000 litrów tej przestrzeni mamy. Nie pokrywę, tylko kanapę oczywiście. Mnóstwo fajnych patentów i patencików tutaj do mocowania różnych rzeczy. Te przesuwne sytuacje w tym bagażniku, z tymi klamrami, z tym wszystkim. Te siateczki. Tu oczywiście wieszak jest. Bagażnik jest dobrze podświetlony. Tylną kanapę można złożyć jednym ruchem tutaj z pozycji małego paluszka i płaski próg załadunku. Wszystkie te rzeczy wymieniłem jednym tchem, bo na te wszystkie rzeczy potencjalny użytkownik takiego samochodu zwróci uwagę. A Jaguar wyciągnął wnioski z tego, co inni zrobili, albo czego inni nie mają, i zrobił takie kombi,
jakie ono powinno być. Jest aktywny tempomat, jest asystent pasa ruchu, także można dużo autonomizacji w tym samochodzie sobie zadać. Całkiem przyzwoity zestaw audio tutaj przywędrował od tego samochodu. I przede wszystkim i zawieszenie, i sam opływ karoserii powoduje, że ten samochód bardziej płynie niż jedzie. A to o niewielu samochodach dzisiaj można powiedzieć. Ja wiem, że w elektryku będzie ciszej, że tam no, szumu jednostki napędowej w ogóle nie będzie. Tutaj troszkę jest. No ale jednak takimi samochodami jeździliśmy przez dekady i takie samochody w długie trasy dzisiaj są dalej jak najbardziej uzasadnione. No nie wytłumaczy mi dzisiaj nikt, że jak w Holandii mam 67 ładowarek, cały czas do tych elektryków też nawiązuję, ale trudno. Nie wytłumaczy mi dzisiaj nikt tego, że jak w Holandii mam 67 ładowarek na 100 km, a u nas mam 0,7 ładowarki na 100 km, że podróżowanie w trasie samochodem elektrycznym jest jakkolwiek merytorycznie uzasadnione, bo nie jest. O, jak cichutko, po lordowsku podchodzę do tego modelu, trzaskam drzwiami. No, dźwięk mógłby być troszkę lepszy, zamykania drzwi. To już nie jest stary XJ, że tak jeszcze raz przypomnę tamten piękny samochód. No i uwaga, o Jaguar, te skóry, jak to muska, wszystko człowieka, jak to jest dobrze, uwaga. I czar pryska. Diesel się odpalił. No dobrze. Mamy bardzo bogato wyposażony samochód. Naprawdę, chyba nic tutaj więcej dopakować nie można. Wszystkie te przyciski, a właściwie te panele tutaj na kierownicy są haptyczne, czyli on działa pod naciskiem kciuka, chociaż nie jest fizycznym przyciskiem. Kiedyś to Audi wprowadziło bodaj jako pierwszy. Nie chcę żadnych komend głosowych. Nie. No i dobrze, ale teraz troszkę testu też, żeby nie było, że będziemy tak się snuć tylko tym samochodem. Przełączę się w sportowy tryb zmiany biegu. Jadę sobie stówką. Zwolnię do 90 i zrobię szybki test elastyczności. Uwaga, 3, 2, 1, pach. Gaz wciśnięty. I ręcznie sobie na górnym krańcu obrotów pozmieniam te biegi. Jest ta dieslowska elastyczność, a jeszcze w trybie Dynamic jest bardzo przyjemne dla oka i ucha oraz ciała szarpnięcie skrzynią biegów. Tego nie ma, jak przełączę się w tryb komfortowy, w ten tryb codzienny, natomiast teraz w tym trybie dynamicznym skrzynia zaczyna działać wyraźnie bardziej brutalnie. Jak na tak duży samochód, dosyć mały panel z zegarami, małe cyferki, i mały ten cały cyferblat. Oczywiście zegary są na wpół analogowe i cyfrowe, ale jest to świetnie połączone, że, przypomnę jeszcze raz, bardzo wielu polskich inżynierów pracuje i pracowało przy opracowaniu systemów w brytyjskiej fabryce Jaguar Land Rover. Tak, także to jest po części, możemy się pod tym podpisać. Po części jest to nasze dzieło, tak jak to wszystko, ten przesuwny ekran i jego kolorystyka, taka lekko beżowo-biaława i wszystkie te elementy, te pionowe ścianki, które się przesuwają jak takie nowoczesne żaluzje gdzieś w muzeum, to wszystko bardzo mi się zawsze podobało i oczywiście, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do BMW, troszkę musi czasu poświęcić. Do Audi tak samo, do Mercedesa tak samo, ale jeżeli ktoś siedział kiedyś w jakimkolwiek innym Land Roverze, Range Roverze czy Jaguarze, od razu to wszystko tutaj rozkmini i rozpozna bez najmniejszego problemu. Możemy oglądać na bieżąco, czy jesteśmy kierowcą ekonomicznym, czy też nie. No ja na razie nie jestem, gdyż mało co jechałem. Możemy zgłębić wskazówki ekodrivingu, czyli ten samochód koresponduje z nami. My możemy wymagać od niego, a on będzie wymagał od nas tej ekonomicznej jazdy i to jest bardzo dobre, bo przy elastycznym dieslu ekonomiczna jazda naprawdę się opłaca na wskroś. Czy ten samochód jednak jest wart 365 tysięcy złotych? No, ceny nam zawirowały przepotężnie. Wiadomo, że konkurencja w tej klasie jest przeogromna. Można znaleźć tańsze alternatywy, na przykład koreańskie, ale z drugiej strony, no właśnie, ta oryginalność, ten podpis Brytyjczyków na tej karoserii, na tym silniku, na tym wszystkim. Oni idą swoją drogą. Oni wytyczają teraz trendy w motoryzacji i troszkę zaczynają iść pod prąd. Dla jednych będzie to nieciekawe, dla innych będzie to bardzo pociągające. Dla mnie na przykład jest, że tam wciąż powstają samochody supersportowe, takie jak, nie wiem, McLaren i samochody irracjonalne, totalnie nieuzasadnione, jak Ariel Atom, którego doskonale znacie, bo już go na pewno oglądaliście na moim kanale. Taki Jaguar, kombi w dieslu,
udowadnia, że w końcówce 2022 roku można takie samochody produkować, można takie samochody oferować i można nawet o rynek Unii Europejskiej jako zewnętrzny już teraz, przypominam, podmiot, czyli Wielka Brytania, powalczyć. Nie wszyscy muszą iść z prądem. Jak ktoś idzie pod prąd, to znaczy, że ma trochę oleju w głowie i ma dużo odwagi w sobie, a to mi się i w Brytyjczykach, i w Jaguarze, i w każdej ludzkiej postaci zawsze bardzo podobało. Odważnie i do przodu.